Odcinek 340 serialu Dziedzictwo, turecka telenowela Emanet, obfituje w nieoczekiwane wydarzenia, które wprowadzą widzów w wir emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Na pierwszy plan wysuwa się wątek Duybu i Alego, którego rozwój przynosi nieoczekiwane zaskoczenie związane z ciążą, a także napięcie wokół postaci Kanan. Duygu, Ali i ciąża. W odcinku 340 widzowie dowiedzą się o niespodziewanych wieściach dotyczących Duygu i Alego, które wzbudzą sporo zamieszania. Semra, matka Duygu, która zmaga się z coraz częstszymi urojeniami, będzie przekonana, że Ali i Duygu to jej córka Zera i zięć Mehmet. Ta iluzja staje się częścią gry, którą Ali i Duygu postanawiają odegrać, aby nie pogarszać stanu Semry. Niespodziewanie Semra ogłasza, że Duygu jest w ciąży, co kompletnie zaskakuje zarówno Duygu, jak i Alego. Choć wiadomo, że pomiędzy Duygu a Alim nie doszło do zbliżenia, wiadomość o ciąży wywołuje lawinę emocji. Ali, rozumiejąc, że to tylko gra, nie może jednak powstrzymać swoich prawdziwych uczuć. Wzruszony sytuacją, decyduje się na poruszającą mowę, w której wyznaje Duygu miłość. Jego słowa, pełne szczerości i głębokich uczuć, zaskakują zarówno Duygu, jak i wszystkich obecnych. Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszej kobiety dla siebie. Bardzo cię kocham, mówi Ali, co jeszcze bardziej zbliża ich do siebie. Ich wyznanie miłości staje się punktem kulminacyjnym odcinka, pokazując, że pomiędzy nimi rzeczywiście jest coś więcej niż tylko przyjaźń i współpraca zawodowa. Wszystko to dzieje się na oczach szczęśliwej Semry, która wciąż tkwi w swojej iluzji, oraz ciotki Sultan, która z boku obserwuje rozwijające się uczucia między Duygu a Alim. Ciotka zaczyna dostrzegać, że między nimi rodzi się coś prawdziwego, co może wkrótce przerodzić się w prawdziwą miłość. Zeyer i Kanan, w poszukiwaniu prawdy, równocześnie w odcinku 340 Zeyer staje przed trudnym zadaniem związanym z Kanan. Wątpliwości co do szczerości matki Yamana skłaniają Zeyer do odwiedzenia lekarza, który opiekuje się Kanan. Zeyer chce ustalić, czy kobieta mówi prawdę o swoim stanie zdrowia. Lekarz, będący pod presją i zaszantażowany, potwierdza wersję Kanan, sugerując, że pacjentka powinna spędzić swoje ostatnie dni w otoczeniu najbliższych. Te informacje budzą w Zeyer mieszankę uczuć, z jednej strony zaczyna mieć wyrzuty sumienia za to, że była wobec Kanan surowa, z drugiej zaś nie jest pewna, czy powinna jej zaufać. Z determinacją Zeyer postanawia przekonać Yamana, by okazał matce miłosierdzie i dał jej szansę na naprawienie relacji. Mimo że Yaman ma swoje wątpliwości i nieufność wobec Kanan, Zeyer wierzy, że odrobina współczucia może przynieść pozytywne skutki. Kanan i jej kolejna manipulacja, podczas gdy Zeyer próbuje przekonać Yamana, Kanan nie przestaje realizować swoich planów. Ponownie udaje się do rezydencji i w obecności Zii symuluje atak choroby oraz zasłabnięcie, co ma na celu wzbudzenie współczucia i zamieszanie w rezydencji.
Mimo że Yaman zakazał Zeyer wpuszczania Kanan na teren posiadłości, Zeyer, poruszona sytuacją, decyduje się na złamanie tego zakazu, co może mieć poważne konsekwencje. Odcinek 340, Dziedzictwa, pełen jest napięć i emocji, które zmuszają bohaterów do podjęcia trudnych decyzji. Uczucia, które dotychczas były skrywane, zaczynają wychodzić na jaw, a relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane. Widzowie z niecierpliwością będą śledzić, jak potoczą się dalsze losy Duygu, Alego, Zeyer, Yamana i Kanan. Kiedy 340 odcinek Emanet w TV, 340 odcinek tureckiej telenoweli Dziedzictwo będzie pierwszym, który zobaczymy w niedzielę. Zostanie on wyemitowany 9 września 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana kolejnego dnia, w poniedziałek, 9. września o godzinie 4:40 na tym samym kanale. Serial Emanet można także oglądać na platformie TVP VOD.